Pan Daniel Good przyjechał zrealizować postanowienie wyroku do kontaktów z synem Bożejem, zgodnie z którym pierwszą, trzecią niedzielę miesiąca, godzina 10:13 ma prawo w Kromnowie, no niestety przy ulicy 11, czy się to komuś podoba, czy nie, odwiedzać. To, że wyrok teoretycznie o prawie do kontaktów moim zdaniem niezasadnie został uchylony, nie ma znaczenia, ponieważ nie jest prawomocny. Od tego została złożona apelacja. Nie zachodzą tu przesłanki mówiące o zagrożeniu życia i zdrowia dla dziecka, ponieważ pan Daniel jest bardzo przyzwoitym, moralnym człowiekiem. A ludzie, czyli druga strona tej sprawy, dziadkowie Błażeja, na swojej posesji przeciągnęli sznurek z napisem posesja prywatna. No nie stać ich na barierki, to chociaż założyli sznurek, co i tak nie ma znaczenia, ponieważ wyrok mówi o miejscu kontaktów i to miejsce pan Daniel próbuje realizować. A skoro nie może, bo nie otwierają mu drzwi, to ktoś póki co obowiązujące prawo łamie. Także będziemy wzywać policję na interwencję, bo nic się więcej dzisiaj nie dowiemy.